Janusz Korczak. Nie wiem, nie mam jakichś pierwszych skojarzeń tak w tym momencie, prawdę powiedziawszy. Jerzy Korczak? Janusz Korczak. Z kim się kojarzy? Nie wiem. Pierwsze skojarzenie. Tak? Pierwsze skojarzenie, pisarz, poeta. Janusz Korczak. Tak. Wielodia. Nothing. Nothing? I've never heard of him, sorry. Naprawdę nie znam go. Anything at all? Nie znam! My nie wiemy, no, sorry. No Janusz Korczak, znasz to tego? Ja nie znam. No, I don't know. Nie wiem, z niczym nie wiem. Nie, to są trudne pytania. No z politykiem, ale chyba tak? Nie jestem już na YouTube, proszę. No, ja chodziłem do szkoły. Do 211. I z tego znam. To chyba coś z polskiego kojarzę go, tak? O, dobrze kojarzę. Janusz Korczak. No, jakiś autor na pewno. Jakiś tak. Autor. Autor. Tak. Jezu, co on tam? Korczak. Boże, zawsze się śmieję z tych ludzi na YouTubie. A teraz ja jestem jeden z nich. Nie wiesz. Z uratowaniem, właściwie z wywiezieniem dzieci do obozu. On tam z nimi jakby odjechał. To jest osoba, która bardzo dbała o dzieci, bo pisała dużo książek na temat dzieci, była opiekunem tak naprawdę. Tak. I podczas wojny też naprawdę no, była tą osobą, która no, pamięć o Januszu Korczaku jest chyba dosyć znana dla wszystkich ludzi, którzy mają dzieci. No. No mi się kojarzy z taką dosyć nobliwą w historii Polski osobą, która podczas II wojny światowej przyczyniła się generalnie troszeczkę do tego, żeby przeżyło trochę więcej dzieci niż miało przeżyć. Janusz Korczak z książkami dla dzieci, no i z obozem koncentracyjnym. Z pismami pedagogicznymi. Z powstaniem żydowskim przede wszystkim. Z pedagogiką. Jak najbardziej. Z gettem. Z dziećmi. Z równym traktowaniem dzieci. Jak dorosłe, że dziecko to człowiek.